Kochani, spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku. Trwa właśnie karnawał, ale my nie musimy jechać do Rio czy do Moulin Rouge. My po prostu idziemy wraz ze mną do miejsca, w którym nieprzerwanie trwa śpiew, muzyka, piękne kobiety. Zapomnijcie o wszystkich troskach dnia codziennego. Będziecie się tylko oddawać tej magicznej stronie życia. Chodź, Shakirka. Schody, 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 schody. To nie jest wcale takie proste, ale osoba, z którą mam się spotkać, ma to opanowane do perfekcji. Witam cię, Małgosiu. Wuniu, kochanie, schody, schody, jak Casino de Paris. De Paris, już no właśnie to odpowiedziałam, że ty to dokończyć. Chcę z tobą porozmawiać, jak diwa z diwą, tak po Boże, prostu. Jak to fantastycznie, że ty odwiedziłaś mój teatr. Czyli, ale ja ci przede wszystkim życzę w nowym roku tobie i teatrowi wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia tobie, powodzenia, kreatywności, tej wspaniałej energii i siły, którą masz i no cóż, publiczności. No, i publiczności to chyba nie brakuje, myślę, bo byłam u ciebie parę razy na spektaklach cudownych, wspaniałych i zawsze było pełno. Bardzo ci dziękuję. Zawsze jesteś moim wspaniałym gościem, ponieważ cię podziwiam. Jesteś niezwykłą aktorką, cudowną kobietą, a ja jestem specjalistką od kobiet, nie wiem, czy pamiętasz. I ty nawet mnie zawsze witasz, mówisz, i ja się tak peszę wtedy, bo jest mnóstwo ludzi. Mówisz, witam wspaniałą aktorkę Ewę Kasprzyk. No, to jest no, niezwykłe. To jest prawda. To w żadnym teatrze tego tak nie wiesz, ma. Jak mówił mój mąż Jan Nowicki, ale który? A, dobrze. To mówił, że już gwiazd nie ma, więc trzeba kochać gwiazdy i trzeba czcić gwiazdy i ty jesteś taką gwiazdą. I my będziemy to kultywować. Tak, bardzo ci absolutnie. Dziękuję i o sobie myślę nie inaczej. To dokąd ty mnie teraz zabierzesz? A zabieram się do takiego pięknego miejsca, na czarowne drugie piętro, gdzie jest bar i gdzie jest balkon Jana Nowickiego. I znowu schody. Tak, schody, schody, ale nie schody, jest schody. Imienia Jana Nowickiego, tak? Nie. A co to za próba teraz, Małgosiu? Tak, trwa próba, bo od 10 do 14 są próby, a spektakle się zaczynają o 19.30. A ile to już lat jest od otwarcia? Kochanie, 22 lata już. Tak, no i już 22 i te próby lata. Są nieustające, a tutaj widzę, to są wszyscy aktorzy. Artyści, którzy występowali, występują w tym teatrze. To są nieprawdopodobne zdjęcia, kto tu bywał. I to są zdjęcia od samego początku. Wszyscy tu są, wszyscy tu byli. Każdy tutaj dał swoją energię w tym teatrze. Dlatego ten teatr jest niesamowity. On jest magiczny. Ale jak ty, ja to wiem, ale jak ty wpadłaś na ten pomysł, żeby stworzyć taki teatr? Jak byłam porwana na Achille Lauro, to wiedziałam, że muszę mieć swoje miejsce na ziemi. Bo na początku mnie bardzo kręciły podróże. Ja miałam mnóstwo kontraktów i tylko się przepakowywałam. I jak wróciłam do Polski, to sobie myślałam, teraz nie, ale muszę mieć takie miejsce, muszę stworzyć Teatr Rewiowy, którego nie ma. A ja to kochałam zawsze, rewie. I właściwie sabatem wyprzedziłam epokę i wymyśliłam sobie, że muszę znaleźć jakąś ruderę i stworzyć swój teatr. I rzeczywiście tak tu było, tak, była taka tutaj, rudera? Tak, to była kompletna rudera. Tutaj właśnie widać. Zaraz ci to pokażę. To możemy przejść. To była nieprawdopodobna rudera. No, ja, śladu nie ma po takiej tutaj ruderze. Wielkie moje ryzyko. To. Ja wzięłam, nie, tam na górze. Wzięłam, wiesz, kredyt i stworzyłam teatr. Poprosiłam Marka Lewandowskiego, żeby mi pomógł. Taki fantastyczny był scenograf. I się stworzył taki piękny teatr, taki jak chciałam, od początku do końca zbudowany przeze mnie. I teraz dokąd ty mnie prowadzisz? Czujesz, kochani, się to sobie... jest bar Jana Nowickiego. Tu Jan nim zagrał spektakl, to tutaj bywał, przychodził jak Toulouse-Lautrec, oglądał tancerki jak Toulouse-Lautrec w Moulin Rouge. Tak, tylko że jej już nie malował. Zakochał się w tym miejscu i powiedział, dobrze, zrobimy piękny spektakl. Zrobiliśmy spektakl Powrót Wielkiego Szu. Nie ma teatru rewiowego bez piór, bez brokatu i bez tancerek. Boże. No wiesz, Teatr Rewiowy to przede wszystkim są tak, super tancerki, tak. Bo rewia polega na tancerkach. Dalej
kostiumy. Kostiumy muszą być oszałamiające, bo nie ma scenografii, tylko jest taniec, fantastyczne wykonanie. Poza tym jeszcze są znakomici wokaliści, bo ja jestem teatrem rewiowym, którym się nie śpiewa z playbacku, tak jak w teatrach tych zachodnich, tylko wszyscy śpiewają na żywo, śpiewają pięknie. Małgosiu, a skąd czerpiesz inspirację? Bo premiera za premierą. Ja chyba w czasie, nie wiem, jednego sezonu byłam na trzech. Nie, kochanie, tak szybko nie robię tych premier, bo przygotowanie premiery to jest minimum 3 miesiące. Aha. Natomiast inspiracje, no to jest rewia. Ja to całe życie... Ale była Violetta Villas, była gwiazda, tak, gwiazda. I dalej gram. Ja gram tak. Swoje spektakle, latami gram spektakle. The Best of Sabbath, teraz jest Viva Sabbath, najnowszy zespół, najnowszy spektakl. Zainspirował mnie zespół Rammstein, który nakręcił tu teledysk. Tu nakręcił tu teledysk. No, niebywałe w ogóle. Ponieważ szef Rammsteina tu kiedyś wpadł do Warszawy, wpadł do mojego teatru, ponieważ szukał miejsca na teledysk. I się zakochał. Powiedział, ja tutaj chcę zrobić teledysk. A ja mówię, dobrze, ale jeszcze zapraszam na rewię. Jak przyszedł na rewię, to powiedział, ale tylko pani tancerki mogą grać w tym teledysku i kostiumy, więc pokazałam mu kostiumy, które sama projektuję i wybrał sobie przepiękne, niebieskie pióra, wybrał sobie ten teatr, choreografię również i tak powstał, wiesz, Rammstein, ten teledysk słynny, co nas już zobaczyło, 45 milionów no tak, ludzi na całym świecie. I tak, i rozpoczynam Viva Sabbath właśnie tym teledyskiem. To, ale tutaj, gdyby ktoś przyszedł po raz pierwszy, byłby chyba trochę zdezorientowany, bo widownia, gdzie jest widownia, gdzie jest scena, jak to wszystko działa? No ja wiem, ale ty możesz... Słuchaj, teatr rewiowy właśnie się różni od innych teatrów, że jest widownia przy stolikach, bo do teatru rewiowego przychodzi się na szampana, na kolację, później się ogląda spektakl, a w moim jeszcze na końcu tańczy na scenie. Hej, dziewczyny, kochani, zatańczcie mi rock'n'rolla. Przypomnijmy tego, którego tańczycie w Gwieździe. Tancerek jest kilkanaście, do tego są jeszcze tancerki akrobatyczne i są soliści. O tak, no to jest dobre wejście. Także wiesz, rock'n'roll jest tańcem wszechczasów. Rock'n'roll się tam pokazuje kunszt tancerzy. Tak, bo to jest rytm wszystko, tak, no tak. Wiadomo, rock and roll. Brawo, brawo, dziękujemy, wspaniale, dziękuję brawo. Bardzo, co prawda nierówno, ale niech ja będzie. Tam się trochę omsk, ta próba jest na szczęście. Na spektaklach jest perfekcyjnie, one są wspaniałe, perfekcyjne, także. Ja mam pytanie do was. Jaki taniec jest dla was najtrudniejszy, wymagający najwięcej koncentracji, no czy jest taki kankan, no tak myślę. Kankan pokazuje, wiesz, kunszt tancerki. Czyli to jest ten serf pod Paryżem po prostu. Tak, no, kunszt tancerki, ponieważ kankan gra batmany, które się wykonuje, nie wiem czy wszyscy wiecie co to jest rzucanie nóg do nosa. To w kankanie się chyba z 1000 razy rzuca nogą do nosa, więc wiesz, jak to rzucisz z Batman 1000 razy, to po pierwsze musisz mieć kondycję, po drugie musisz mieć umiejętności właśnie w rzucaniu nogami, czyli w pa baletowych. Pa baletowe uczysz się w szkole baletowej, one wszystkie są po szkole baletowej, wszystkie znają wszystkie tajniki tańca klasycznego, a na tym się buduje później każdy inny styl tańca. Czy bym mogła Batmana z wami zrobić? No proszę cię bardzo. Albo początek kankana może, słuchajcie, zróbmy. Początek kankana. No, no, to jest tak. Passe i hop. Do góry. Passe. I na około. A, o. I passe, hop. Rzuć. Passe i hop. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Cztery, raz, dwa, trzy, 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 cztery, raz. Super, Ewusiu, brawo. No słuchajcie. Brawo. Dzięki, ale to jest, to kosztuje, to teraz mnie to kosztuje, a co dopiero przetańczyć całą noc. Nie, byś weszła spokojnie, codziennie byłyby próby, pierw 2 gramy, 4, 5, tak. A później do 1000 byś doszła, bo pięknie.
to my nie będziemy przeszkadzać wam w tej próbie. Ja będę w domu ćwiczyć tego Batmana, tak, jak się spotkamy za chwilę, a my, jestem bardzo ciekawa tych kostiumów. To no mam... wiesz, dobrze, zaraz ci pokażę. Kostiumy musimy zejść na dół. Do sali baletowej, gdzie tam też wiszą kostiumy. Bo rewia to są kostiumy. Kostiumy dają ten anturaż, dają nastrój, dają urodę spektaklu. Schody, znów schody. No tak, ale znów zlewa się niestety z... Znów schody. Ta-dam! Małgosiu, ty prowadź. Jesteś tutaj gospodynią. Ewusiu, to jest gościnią, taki podstawowy pokój, właściwie podstawowa garderoba, gdzie wisi część piór, bo pióra mamy we wszystkich kolorach. Też, więc tak, podstawowo kostiumy dla rewi to są strusie pióra. Okay. I strusie, powtarzam, że strusie, bo każde inne pióra to jest absolutnie zbezczeszczenie rewi. Rewia ma być strusie pióra, tylko czy bym mogła przymierzyć? To ja muszę zdjąć. To jest te, jak to plecak. Muszę zdjąć, słuchajcie. Jak plecak. No to nie jest, wiesz, nie będzie... no tajemnica też robienia tych piór, bo ja wszystkie pióra układam. Powiem ci, że mam cudowną swoją garderobianą, która się nauczyła robić te kostiumy. Dobra, tutaj wkładasz łapkę, jedną. Ach, to w ten wkładaj. Deseń idzie. Tak. O, mama mia. Słuchajcie, i teraz co? I teraz tak, na czym polega ten kostium? Kostium nie może być za ciężki, dlatego że one robią różne ilości pa, choreografia jest różna, natomiast musi być efektowny. Jednak w żółtym jest mi do twarzy całkiem, Boże. Przecież ja talię sobie tak wycisnęła, to już mogłabym, słuchaj, ślicznie, spokojnie. Widzisz? No. Małgosiu, dodałaś mi skrzydeł, uskrzydliłaś mnie i myślę, że uskrzydlasz wszystkich w swoim teatrze. I bardzo ci za to dziękuję, że mogłaś nas przenieść w ten cudowny, bajkowy świat. Słuchaj, wiesz, to jest teatr, który zrealizowałam, to jest marzenie życia zrealizowane. Czy ja uskrzydlam? Ja przede wszystkim nauczyłam się uskrzydlać siebie po to, żeby robić piękne spektakle. Sama projektuję te piękne kostiumy. Najważniejsze w życiu stworzyć swoje miejsce i cieszyć się tym, co robisz. A ja się cieszę, to jest moja pasja, to jest moje życie. Ten teatr jest moją dumą i szczęściem. I zapraszam wszystkich państwa, bo tu naprawdę jest pięknie. I tym optymizmem, i tym optymistycznym akcentem kończymy ten przepiękny pobyt w tym cudownym miejscu. Życzymy wszystkim zabawy, radości i miłości. I radości z życia, ponieważ trzeba pamiętać, że życie jest chwilą i ta chwila musi być piękna. No to idźmy, idźmy w życie. Schody. No tak się rozentuzjazmowałam tutaj w tym teatrze, że czuję pewien niedosyt i postanowiłam to wykorzystać i spotkać się z tajemniczym Rodrigo. Zastanawiam się, czy może być coś lepszego na te chłodne, szare, zimowe wieczory niż gorący Kubańczyk tańczący salsę? Czy może być coś lepszego niż Rodrigo Rodriguez? Kuba Wyspa, jak wulkan gorąca. Cześć! Come estás? Muy bien, gracias. Buena, cariño. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás bien? No, sí, yo pues bien. Perfectamente bien. Estoy muy feliz de estar sí. aquí conmigo. Okay. Contigo. Ah, ok. Y
¿Cómo qué es vida en Radom? ¿Cómo es la vida en Radom exactamente, ¿no? ¿Cómo es la vida en Radom? Czyli jak jest życie na Kubie? Tak, nie, w Radomiu. Dokładnie. Ponieważ to jest chyba już normalne, ustaliliśmy, że każdy Kubańczyk właśnie wybiera Radom jako miejsce do swojego życia. No, to jest pytanie w milionu, naprawdę. Prawda. Już niektóre ludzie zawsze mi pytają, czemu Radomia? A ja mówię proste, a czemu nie? Dokładnie to było już 3 lata temu. Spotkałem tam na Kubie Polaków, które przyjechali na wakacje i no to oni mieszkają w Radomiu i oni zaprosili mnie do Radomia. No i wiecie, oto jest tajemnica po prostu mieszkania Rodrigo w Radomiu. Dokładnie. No. I Rodrigo, powiedz mi, wiesz, jest karnawał w Polsce i czy ty możesz na przykład za pomocą mnie, ja posłużę tutaj jako model, nauczyć paru kroków, Oczywiście, salsa, no na Kubie tańczy się salsa. Klasy podstawowe kroki ja będę ci pokażę i które mogę używać wszędzie. La salsa cubana ma 8 tempo. Prawa do tyłu. Dobrze. Idę prawa do tyłu, lewa robi tempo tutaj na miejsce. I wraca jeszcze raz prawa. So teraz lewa idzie do przodu, prawa robi tempo na miejsce i wraca jeszcze raz. Ok? Czyli i to jest raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I masz już bazę podstawową, bazę podstawowe kroki na kubańskiej salsa. Dobrze. To jest pierwszy krok. Teraz robimy i utrudnimy tego trochę. Dobrze? I robimy jedną obrotę. Mogę być? Dobra. Okay. So teraz, to jest bardzo ważne. Kiedy chodzisz prawa do tyłu, i robisz tempo, lewa tutaj do przodu. Tak. Teraz prawa nie wraca na miejsce. Idę do przodu. Robi takie krótkie kroki. Okay. Lewa atakuje do przodu. Robisz półobrót. Tak. I teraz robisz cały obrót na prawej nodze. Hop! Muy bien. I teraz markujesz do tyłu. 5, 6, 7. 5, 6, 7. I jeszcze jedną detal. Na Kubie pamiętaj, że dziewczyny są bardzo kokieta. Dobrze? Kokieta! Muy bien! Co teraz? Oni zawsze robią takie kokieteria, wiesz? To jest bardzo ważne. Co czekaj. Co teraz? Jak się robi kokieta, tak? Teraz, kiedy robi mniej więcej taki sos i robisz dużo shake'i też. To jest bardzo ważne. Co teraz, kochana? No dobra, kiedy robimy ten obrotę, takie malutkie tips, mogę zrobić takie sos. Robisz kroki, a teraz... Kroki. Myślę, że tam do przodu jest taki fajny, przystojny chłopak, czyli ja. Nie, żartuję. Czyli ja. No nie, Cariño, no nie żartuję. Jest tam do przodu. Es verdad. Ay, gracias, mi corazón, muchas gracias. Nada. To jest tam takie... Taki jest. Rodriguito. Rodriguez, dobrze. Co musisz zrobić? Jak mamy takie ten gorący krew, musisz robić taki sos. Robisz obrót i teraz... Wyślesz bujaki do tej przystojnej chłopak, które chcesz tańczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Dobra. Aha, mój wiek. Możemy tego robić? Możemy. Tak? To teraz przygotujemy. I uno, dos, tres, cinco, seis, siete. I robimy uno, dos, obrót, cinco, eso, bravo. I jeszcze raz. I robimy salsa. I uno, dos, tres. I obrót teraz. I buzi, vamos. Epa, muy bien. No dobra, okay, seguimos to adelante. Muzyka? Sí. Cosas en la vida cuando se van ya no regresan. El tiempo, oportunidades y las palabras. Hay tres cosas más que te pueden destruir: la mentira, la envidia y el orgullo. No seas así. Vive y deja vivir. Vive la. Cariño. Gracias. Gracias. Ja te prezentę. Oj, gracias.